Jola, dzisiaj takie tematy powiedziałabym dość mocno kobiece, bo przed chwilą było na temat praw kobiet do własnego ciała, To mówiąc najogólniej. tak, A z Tobą chciałabym porozmawiać na temat pewnej kampanii i pewnego kierunku, w którym idzie świat mody, a przynajmniej władze krajów, gdzie ten świat mody jest bardzo szeroki, idą. Bo najpierw wiosną Francja zdecydowała o tym, że modelki są. Doszli do wniosku, że są za chude, w związku z tym, jeżeli chcą być modelkami, to po pierwsze muszą mieć badania lekarskie potwierdzające, że są zdrowe, a po drugie odpowiednie BMI, czyli nie mogą być za chude. Teraz od 1 października wymyślili sobie, to Ministerstwo Zdrowia francuskie wymyśliło, że jeżeli jakikolwiek magazyn czy nie wiem, reklama zdecyduje się na Photoshop, czyli na poprawianie tego, jak wygląda w rzeczywistości modelka, tudzież model, musi o tym poinformować. Tak jak na papierosach jest informacja, że palenie szkodzi, tak na billboardzie musi się pojawić informacja, że taki plakat i wygląd tej kobiety został zmieniony. Według Ciebie to słuszny kierunek? Wydaje mi się, że teraz jest to jedyny kierunek. Tak naprawdę w czasach, kiedy jesteśmy narażone na tak dużo bodźców dotyczących naszego wyglądu zewnętrznego. Ja też się bardzo cieszę, że to jest Francja i że to jest Paryż, dlatego że jest to miasto, które wyznacza trendy i tak naprawdę ono jest odpowiedzialne za modę w tym szerokim znaczeniu. Oczywiście od pokazów mody, od najbardziej znanych, popularnych butików i od... I tutaj się wszystko zaczyna. To jest tak naprawdę jedyne miasto, które jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób kobiety o sobie myślą. Tak mi się wydaje. Oczywiście to tam się rodzą sesje zdjęciowe, tam projektanci się wypowiadają na temat estetyki i tam tak naprawdę moda zarządza umysłami kobiet współczesnych. No i tam się pojawiają te obostrzenia, że patrząc na wybiegi widzimy, za przeproszeniem, kościotrupy. Oczywiście ten zakaz i to, o czym rozmawiamy teraz, dotyczy w dużej mierze pewnej części świata, o którym rozmawiamy. Bo my rozmawiamy teraz o Photoshopie i chciałabym też od tego zacząć, bo oczywiście świat mody to jest modelka, która nazywała się kościotrupem. To jest rzeczywiście świat młodych dziewczyn, które marzą o tym, żeby zostać modelką i wyobrażają sobie ten świat w sposób idealny. Każdy świat, który jest wyidealizowany, naraża dziecko, młodą kobietę, młodą nastolatkę na to, że ona popada w skrajność myślenia o sobie. Jeżeli jesteśmy na takim obszarze, gdzie dziewczynka dorasta, kształtuje się jej osobowość, kobiecość, to ona tak naprawdę powinna mieć w miarę normalne wzorce do naśladowania. Świat mody i świat reklamy, bo też o takim świecie rozmawiamy tak naprawdę, który jest szczególnie narażony na Photoshop, bo w świecie reklamy mamy do czynienia z produktem, który no, zachęca nas do pewnych przejaskrawionych działań, tak? Jeżeli krem, który polecany jest kobiecie 60-letniej, reklamuje 30-letnia kobieta, to oczywiście żyjemy w świecie, gdzie 40 jest nową 30 i tak dalej, ale też rozmawiamy w tym momencie o tym, że my jako dziewczyny, jako kobiety chcemy takiej ambasadorki na billboardzie, tak? W związku z tym odpowiedzialność za wizerunek podczas takiej kampanii w swoich rękach ma fotograf, tak? Bo on posiada wszystkie narzędzia, które powodują, że kobieta, modelka na takiej sesji zdjęciowej wygląda bardzo dobrze. Ja jako stylista lub fryzjer, makijażysta, to są ludzie, którzy pomagają modelce wyglądać bardzo, bardzo estetycznie. My też w współczesnym świecie przyzwyczailiśmy się do pewnych kanonów, prawda? One są dla nas ogólnie teraz dostępne i uważamy je za normę. Tak naprawdę, jak sobie przypominamy różne rzeczy przed wojną, po wojnie, lata 60., lata 50., każda z tych dekad ma swoją rewolucję estetyczną. I my współcześnie uważamy, że kobiety, które obecnie nas edukują o produktach, tak? Że jakby mówią, że ten krem zrobi z ciebie właśnie piękną kobietę, tak? Będziesz wyglądała jak Julia Roberts. I ona sama w tym momencie, w świecie współczesnym, będąc ikoną pewnego stylu, modelu życia, wchodzi na czerwony dywan na Bosaka. Mhm. Czyli to, co się teraz wydarzyło w Polsce, to o czym my w ogóle teraz jakoś dużo rozmawiamy, to o pewnych zmianach w myśleniu o naszej roli
społeczeństwie, tak? I ja myślę, że to, że ona właśnie wychodzi na czerwony dywan w gołych stopach, że zdejmuje szpilki, że pozbawiamy się pewnych sztywnych norm, które stają się sztampowe i oczywiste. I moim zdaniem... No i ona się wtedy buntuje przeciwko temu, pokazuje, tak, że ale nie idźcie tą drogą. Ale wiecie, to jest piękna rzecz. Można się buntować, tak? Masz pewną normę, która powoduje, że możesz się zbuntować. I dlatego tak się cieszę, że ta ustawa wchodzi teraz w życie, bo ona tak naprawdę będzie powodować dyskusję. Dyskusję o tym, że takie zjawisko istnieje. Niedawno miałam taką rozmowę z nastolatką, która patrząc do lustra bardzo krytycznie się oceniała. I zaczęłyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób ona widzi tą dziewczynkę w lustrze i zauważyłam, że ona tak naprawdę widzi się z perspektywy dorosłej kobiety. Mhm. Być może otoczenie, które na nią miało duży wpływ, było tak, jakby nie zauważyło, że rozmawia, być może jej mama, być może jej koleżanki, te starsze koleżanki, być może siostry, rozmawiały o sobie, będąc 18-latkami, 40-latkami, w taki sposób, że nie zauważyły, że wokół nich jest 12-latka. To samo się dzieje w internecie. Dostęp tych dzieci, dostęp małych dziewczynek do wiedzy na temat urody jest teraz ogromna. Jest bardzo duża ilość blogerek, bardzo dużo dziewczyn, modelek tak naprawdę, ma swoje Instagramy, ma profile, gdzie pokazuje siebie nie tylko na sesjach zdjęciowych, ale tak naprawdę jak uprawia sport, w jaki sposób się maluje. Oczywiście, gdzie tam wchodzi w którym momencie wchodzi marketing i reklama, tego jeszcze nie wiemy, bo takie profile są na razie, nam się wydaje, bardzo niezależne, tak? Ale to tylko nam się wydaje, tak? Tak, naprawdę. Prawdopodobnie my tak. Z naszą wiedzą, bo mogę powiedzieć, że posiadam pewną wiedzę pracy 17 lat w swoim zawodzie, my też w ogóle dużo czytamy, edukujemy się i w ogóle Stella McCartney, jej nowy t-shirt to jest kobieta, power i miłość, tak? To są pewne hasła, które też mówią o tym, w jaką drogę powinny pójść kobiety. Natomiast cały czas wracamy też do urody i do tego świata, który jest niezbędny, żeby tak naprawdę zobrazować kobietę. Bo czym jest zdjęcie? Tak naprawdę jest portretem kobiety współczesnej. I o tym tak naprawdę jest dyskusja, że możemy my jako fotograf, stylista, makijaż, włosy ingerować w pewną estetykę, żeby pokazać współczesną kobietę i ja to kocham w swoim zawodzie. Dlatego, że oczywiście lubię bardzo modę, uwielbiam pokazy mody. Rzeczywiście był to mój pierwszy punkt na mapie modowej, jak byłam stażystką i asystowałam mojej szefowej. Pojechałam do Paryża, chciałam zobaczyć wszystko od kulis, ale podjęłam decyzję, że zostaję w świecie lifestyle'owym, w świecie osób publicznych, czyli tutaj w moim przypadku Viva dotyka gwiazd, naszych polskich gwiazd. Ale powiedziałaś, że te zdjęcia przedstawiające kobiety to obraz współczesnej kobiety. No ale coś w tym obrazie jest nie tak, skoro władze posuwają się do tego i Ministerstwo Zdrowia dochodzi, że ma tak negatywny wpływ ten przekaz na młode przede wszystkim, tak jak mówisz, dziewczyny, że jednak postanawia prawnie to wszystko uregulować. I dlatego to jeszcze raz chcę podkreślić, że bardzo się cieszę, że jest to ustawa, a nie jest to tylko dyskusja na przykład na social mediach. Bardzo mnie to cieszy, że tak naprawdę państwo podjęło decyzję o tym, żeby zmienić kanon urody i żeby zwrócić uwagę, że to bardzo ma duży wpływ i zły wpływ na młodzież. Bardzo się cieszę, że w tym świecie, w którym się troszeczkę zagubiliśmy, w takich czasach, kiedy wszystko jest wolne, dozwolone i każdy z nas może podjąć decyzję o sobie samym, tak? I w tym momencie państwo mówi ci: przepraszamy, ale my zrobiliśmy badania i wiemy, że to idzie w złym kierunku, tak? I to mnie bardzo cieszy, że tak samo jak zresztą kiedyś w latach 30. kodeks Hejsa, najsłynniejszy, najbardziej tak naprawdę przerażający dla filmowców, który zakazywał scen erotycznych w filmach. I on, to są oczywiście przejaskrawione symbole pewnej władzy społecznej, którą ma państwo, albo minister oświaty, albo kultury. Niemniej jednak oni muszą stać na takiej straży i nam pokazywać palcem za daleko. Mhm. Ale zastanawiam się też, w jaki sposób wpłynie to potencjalnie na projektantów i na dyrektorów kreatywnych, już abstrahując od samego Photoshopa, tylko mówiąc o tym kanonie kobiecym,
kobiecego piękna, nazwijmy to tak. W jaki sposób to wpłynie na nich, takie decyzje rządowe? Czy spowoduje to, że na przykład wybierając, szukając modelki do danego pokazu, oni odpuszczą? Czy mimo wszystko nadal będą bardzo ostre, rygorystyczne przepisy związane z tym, jaką dziewczynę ja przyjmę do siebie, tak? Że prawo swoją drogą, okej, ale z drugiej strony ja chcę, żeby ona wyglądała tak, jak wyglądają do tej pory i w związku z tym jej nie przyjmę. Czyli ona, no dobra, państwo mi mówi, że mam wyglądać lepiej i mam zadbać o zdrowie i tak dalej, ale jeden czy drugi mnie nie przyjmie, ponieważ jestem według nich na przykład za gruba. Chciałabym tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. Każdy zawód ma swoje normy i prawa, prawda? Lekarz musi skończyć studia, prawnik robi różne aplikacje i tak naprawdę zdobywanie wiedzy na temat swojego zawodu jest częścią doświadczenia, które posiada każdy zawód. Modelka jest bardzo specyficznym zawodem i to tak naprawdę 3%, 4% kobiet zostaje się na sam top topów. My rozmawiamy teraz o świecie idealnym. Chciałabym i zakładam, że to byłby świat, w którym przyjmowane są dziewczyny, które są zdrowe i wyglądają jak modelki. Oczywiście mamy tam szereg agencji modeli i bardzo dużo bookerów, którzy przyjmują dziewczyny w wieku 13-14 lat, które się tak naprawdę dopiero rozwijają i w tym momencie mają na nie ogromny wpływ, bo każą im właśnie pójść na dietę, zmienić choćby budowę ciała, bo na przykład któraś dziewczynka ma za szerokie biodra. Jeżeli rzeczywiście projektanci zastosują się do tej ustawy, no to ja będę bardzo szczęśliwa osobiście jako kobieta, bo uważam, że czas zmienić pewne normy, które w modzie wydają się oczywiste i cieszę się, że może tak się wydarzyć. Natomiast jedna jest sprawa najważniejsza. Moda to tak naprawdę pewne wyobrażenie o ubraniu. Prawda? Ja często na przykład miałam taki pokaz z Louis Vuitton, gdzie dziewczyny chodziły w takich opaskach z uszami i rzeczywiście zapomniałam o perspektywie w fotografii i sprowadziłam sobie z showroomu do sesji zdjęciowej te opaski, bo ja byłam nimi zachwycona. I okazało się, że przyszły do mnie bardzo małe opaski, a ja je pamiętałam z pokazu jako, no powiedzmy, Alicja w Krainie Czarów to mało powiedziane, wiesz o co chodzi? Tak. I ja je sobie, być może to moja wyobraźnia, w ogóle to w jaki sposób sobie potem wyobraziłam, że je użyję do sesji, ten mój wkład własny przerysował te w ogóle akcesoria. I ja byłam taka rozczarowana i później zadzwoniłam do mojej koleżanki i ona mówi, ale Jolu, na pokazie mody wszystko jest przerysowane, bo tak naprawdę no, jest to modelka na wybiegu, który się rządzi swoimi prawami, ma swoje proporcje i ona też musi dobrze wyglądać. Zresztą w ogóle na takim wybiegu całe zaplecze, światło, oświetlenie, reżyser ruchu, to nie tylko jest tak naprawdę projektant. Tak. Natomiast zobacz, teraz na pokazach letnich Donatella Versace jakby uhonorowała wręcz modelki swojego pokolenia, tak? Tak, to są tak, prawdziwe tak, kobiety. Tak, one tak. Mają dzieci, one mają nastoletnie córki. One wyszły na pokaz ubrane praktycznie identycznie, z uniformizowaniem, to jest jakby... To nie wiem, czy to można powiedzieć w ten sposób, ale ona pokazała pewien sznyt krawiectwa, bo one były ubrane tak samo. Tak, a jednocześnie każda z nich zachowała swój charakter, bo my wiedzieliśmy, kim każda z tych dziewczyn jest. Mhm. Czyli one już posiadają osobowość i tego życzę każdej dziewczynie, która zaczyna być albo myśleć o tym, a dzisiaj mają modelką. Dziewczyny osobowość, bo mam wrażenie, że jak czasami tego typu pokazy oglądam, to te dziewczyny bez makijażu im bardziej są, za przeproszeniem, nijakie, tym lepiej, bo tym więcej potencjalnie można z nimi zrobić później. Wiesz co, wydaje mi się, że wtedy taka Claudia Schiffer, nie wiem, i tak dalej, Naomi Campbell, tak jak mówisz, to były osobowości, ona, każda z nich była inna, czy ona ma makijaż, ona nie ma makijażu, ona ma coś magicznego w tej twarzy, co przyciąga. Ale tutaj znowu wracamy do pewnych kanonów, które się urodziły w latach 90., no prawda? Tak, wtedy no kobieta tak. Posiadała talię, pupę, to były czasy Lewisa, które podkreślały wszystkie kanony kobiecej sylwetki. Musiały mieć biust, pięknie skrojone proporcje i to też dotyka pewnych czasów, które takich kobiet potrzebowały. Tak? Tak, moda wtedy była ukierunkowana w taką kobietę. Obecnie rzeczywiście, zwróciłaś słuszną uwagę, najważniejsze jest ubranie.
rzeczywiście projektanci skupiają się na swoich kolekcjach i sam projektant stał się bardzo dużą osobowością. To też jest zmiana, moim zdaniem, w modzie, że w tym momencie Dolce & Gabbana ma swoje kukiełki, tak? Ma swoje lalki. Tego nie było. Oczywiście Dior był niezwykłym projektantem, ale on był znany w swoim świecie i w Saint Laurent też wyznaczał trendy, ale tak naprawdę jego osobowość i jego urodę, można powiedzieć, jego warsztatu odkrywali jego najbliżsi. I dopiero teraz my oglądamy filmy biograficzne związane z jego sylwetką. Więc to są też czasy, kiedy projektanci pokazują ja to zaprojektowałem, to jest mój projekt. Więc też wchodzimy w świat, gdzie projektanci stali się osobowością, tak? Mhm. To też zmienia, moim zdaniem, podejście do modelki, bo ona staje się jeszcze bardziej przedmiotem, wieszakiem. Oczywiście, że jest to bardzo zamknięty też świat. W związku z tym, jeszcze raz podkreślam, ta ustawa dla mnie jest świeżym powietrzem, takim nowym spojrzeniem, taką nadzieją na to, że rzeczywiście informacja na zdjęciu, że to zdjęcie było retuszowane, już daje do myślenia takiej młodej dziewczynie, że to nie jest do końca prawda. I nawet jeżeli ona będzie żyła w tym idealizowanym świecie i będzie widziała tą dziewczynę na billboardzie, to będzie ta informacja o tym, że to jest retuszowane zdjęcie, troszeczkę osłabi A może te zamiast pragnienia. Takiej informacji po prostu nie retuszować. Popatrz, Photoshop pojawił się ileś lat temu, tak? Wcześniej go nie było. I wcześniej to była praca, to samo co jest w przypadku filmów. Niektórzy reżyserzy od tego odchodzą, a niektórzy wciąż decydują się na taśmę filmową. Że to była produkcja tak naprawdę ludzi, którzy są na planie. Czyli tak jak wspomniałaś, oświetleniowiec, operator, oczywiście, reżyser i makijażystka. To ludzie, którzy decydowali o tym, jak ta kobieta wyglądała. I ten retusz był, jeśli w ogóle, był bardzo niewielki. A dzisiaj coś nie widzi, na postprodukcji to zrobimy, prawda? Znowu dotykamy tematu, który się rozwarstwia na dwa tematy. Rozleniwienie postprodukcji, rozleniwienie w tym temacie retuszerów jest ogromne. Dlatego, że ja sama jestem teraz na etapie ogromnej sesji, na której bohaterami będzie 40 osób. I sama widziałam pewien błąd retuszera, który nie dotykał w ogóle twarzy nawet, ale chodzi o proporcje zdjęcia. I a być to jest chyba najczęstszy błąd, prawda? Być może retuszowanie nadmierne rozleniwia nie tylko fotografa, ale samego retuszera. Ponieważ sama wiesz, że wszystko, co zostaje bez kontroli, w jakiś sposób się rozlewa i zostaje no dobrze, ale później ktoś te zdjęcia akceptuje, ogląda i stwierdza, okej, bierzemy to, trafia to do gazety, oglądają to wszyscy, mówią, co się z nią stało? Dlaczego ona ma takie nogi długie? No, ostatnio było parę takich przypadków, oj, prawda? Były, tak, no to właśnie. Prawda. No wiesz, nawet teraz mijamy billboard, tak? I pani ma dłuższe nogi niż jest to możliwe, prawda? No. Ale tylko dlatego, że te buty wyglądają w tym momencie niewyobrażalnie. Ale akurat tutaj tej zaburzenia proporcji, jeśli ona faktycznie jest, nie widać, prawda? Po pierwsze jest to przegięcie straszne. Po pierwsze jest fotografowana z dołu, a druga sprawa, my cały czas zapominamy, że pewne proporcje są bardzo ważne, czyli ta stara szkoła malarstwa, architektury, proporcje. Ale jeszcze raz, wracając do retuszu, oczywiście wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, że pozwalamy na tak głęboki retusz, dlatego jeszcze raz ci mówię, bardzo się cieszę, że w czasach, kiedy coś stało się normą, przychodzi ustawa, która zaczyna edukować twórców i tych, którzy są fotografowani, że mogą się na to nie zgodzić. Mhm. Tak? Coraz więcej aktorek, coraz więcej dziewczyn, które są widziane prywatnie, są w serialach lub w filmach, albo są spotykane na bazarkach, bo kupują zakupy, bo są kobietami, dostrzega upływ czasu i chcą też zachować te proporcje zdrowe, tak, żeby ktoś później do nich nie podszedł na ulicy i powiedział, słuchaj, naprawdę wyglądasz inaczej niż na okładkach, które przed momentem... Czytaj gorzej. Tak, gorzej. Ale uważasz, że w Polsce daleko nam chyba pod kątem jakby całego świata modowego do tego, jak to wygląda we Francji, bo daleko, jednak oni są w czołówce. Bardzo. No właśnie, czy w związku z tym uważasz, że u nas na przykład takie przepisy są potrzebne, czy absolutnie nie mamy się na razie czym martwić? Myślę, że mamy tak dużo problemów związanych z zupełnie innymi rzeczami dotyczących kobiet, że jest to piękne... Z samoakceptacją. Z samoakceptacją również. Myślę, że to jest ten moment, kiedy na pewno taka wiedza, że to się dzieje w Paryżu,
tylko pomaga w tym, żeby się jeszcze bardziej zaakceptować, bo przecież od tego się zaczęło. Ta ustawa dlatego się pojawiła, bo zrobiono badanie, że społeczeństwo się przestało akceptować. Więc my wracamy do akceptacji i wtedy się rodzi więcej pomysłów na odrzucenie pomysłów tak absurdalnych jak retusz, który obserwujemy na billboardach. Jola, bardzo serdecznie dziękuję. Jola Czaja, porozmawiałyśmy sobie. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Zablokowałam ulicę, ale trudno. Dzięki serdeczne, dziękuję ja Ci również bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj pomogę Ci może pas rozpiąć. O, tak, wysiadamy, bo ja muszę kolejnego gościa przyjąć. Dziękuję Ci bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Zapraszam.